Zapraszam Was na śniadanie na deptaku, czyli rozmowę w kameralnej atmosferze przy dobrym jedzeniu. Dzisiaj w śniadaniu na deptaku porozmawiamy o tym, jak dostać się do szkoły teatralnej, czyli będziemy mieć krótki poradnik dla tych, którzy rozpoczynają swoją karierę, chcą rozpocząć jako właśnie aktor. Mariusz Pogonowski, aktor Teatru Dramatycznego. Cześć Mariusz. Miło mi. Mariusz, jak się dostać do tej szkoły teatralnej? Ponieważ ja słyszałam dużo mitów na ten temat i dużo śmiesznych anegdot i myślę takich, które niektórych mogą przerazić, co tam się może wydarzyć, więc od samego początku, jak to zrobić, jeżeli jakiś młody człowiek chce teraz zacząć swoją karierę? No, wydaje mi się, że najlepiej jest zacząć to kilka lat wcześniej i chodząc do grupy teatralnej, ucząc się dialogu i występując przed widzem. Mhm. Ale jeżeli ktoś nie ruszył w taką drogę i nigdy na to nie wpadł, żeby chodzić, uprawiać teatr już wcześniej, jako w Młodzieżowym Domu Kultury, czy w Polskim Ośrodku Kultury i Sztuki, czy w jakimkolwiek ośrodku, który po prostu ten teatr robi, nawet jeżeli miałby to być szkolny teatrzyk, to też oczywiście ma szansę dostać się do szkoły teatralnej, bo pewne rzeczy u niektórych ludzi są wrodzone. I na pewno ważna jest wyrazistość mowy i dykcja, ale dykcji uczą też w szkole. Więc czyli jeżeli pójdę bez dykcji, znaczy bez takiej idealnej dykcji jak twoja, mogą cię przyjąć spokojnie, bo ja na przykład dostałem się z bardzo wadliwą dykcją. Najważniejszą rzeczą w szkole teatralnej jest umiejętność interpretacji. Komisja, masz na przykład tekst o tym, że jadłaś bardzo pyszne śniadanie i ono było niezwykle pyszne i opowiadasz o tym, jak przenikliwe i pełne w smaku były sosy, o tym, jak parówka była miękka, a to mięso rozpływało się na języku i po prostu masz mnóstwo tekstu o tym. I to jest jakiś tekst napisany na przykład przez Hrabala czy jakiegoś tam innego prozaika, poetę, opowiadasz to. Ale oni ci mówią, dobrze, ale niech nam pan opowie ten sam tekst, ale że panu kompletnie nie smakowało. Czyli, no tu mamy akurat przeciwieństwo, ale ten tekst, znaczenia słów i opowieść jest o jednym, ale ty intencjonalnie, wrażeniowo masz opowiedzieć o czymś innym. Czyli może być tak, że tekst jest na przykład o tym, że panna Kamila rwała czereśnie, a mężczyzna oglądał od spodu, jak ona to rwie i niekoniecznie patrzył na czereśnie. I to jest właśnie tekst Hrabala, który ja mówiłem. A każą ci mówić o tym, że widzisz, jak Cezar, Neron, czy tam władca Rzymu, tak? Widzi, jak płonie Rzym i sam go podpali, tak? No on się cieszy i ma z tego jakąś taką bestialską radość. I ten tekst w ogóle mówi kompletnie o czymś innym, jak to zrobić. Więc ja wpadłem na taki sposób, pewnie jest na to kilka sposobów, że układam sobie słowa i interpretacje, co on by tak naprawdę powiedział, a potem to brzmienie i te emocje podkładam w ten drugi tekst. On dla mnie służy tylko jako zestaw spółgłosek i samogłosek. Czasami można przerywać słowo w połowie, w ogóle wyrzucić wszystkie kropki i przecinki i potraktować to tylko jako taki zestaw dźwięków do tego, żeby wydobyć emocje. I taką umiejętność trzeba nabyć. Ale to jest do nabycia. Tym się trzeba wykazać na egzaminach, że jeżeli dostaniesz zlecenie od komisji, że masz coś zaprezentować, pokazać jakąś emocję na dowolnym tekście, to zrobisz. Czyli takiej umiejętności trzeba nabyć. I to nie chodzi o to, że wyjdziesz przed komisję w szkole teatralnej i takim powiesz tekst, że ich zwalisz z nóg. Oczywiście powinnaś w jakiś sposób ich zaciekawić, ale liczy się tak naprawdę dopiero to,
jak ty wykonujesz ich polecenia. Mhm. Bo ktoś mógł cię rok czasu przygotowywać i jedną interpretację powiesz dobrze, ale czy potrafisz powiedzieć każdą interpretację, którą ci czyli zadadzą? Ile jest tych interpretacji, takich zadań, które mogą zadać? Przynajmniej do jednego tekstu masz dwie dodatkowe interpretacje. Aha, do jednego tekstu. Do jednego tekstu, ale tak średnio mówisz dwa teksty. Mhm. I jak masz tekst na pół strony, to mówisz jedną trzecią albo pół i ci przerywają, dziękujemy. Aha. I potem interesuje ich to, jak ty potrafisz realizować ich uwagi. Dobra, czyli jakie umiejętności powinna mieć taka osoba, idąc już na taki egzamin? Bo tak jak mówisz, dykcję możemy się nauczyć w trakcie. Łatwość wcielania się w sugerowane postaci. Łatwość. Że mówisz mi, zagraj mi z Walla, jestem z Walla. No dobra, ale skąd to bierzesz? Skąd bierzesz te inspiracje na te różne postacie? Żeby wydaje mi się, że każdy w szkole był zaczepiany przez jakiegoś gówniarza, który był agresywny i źle wychowany. Mhm. Każdy... I to wtedy wchodzisz w to? No przypominasz sobie najczęściej coś z życia, bo co jesteś w stanie zagrać prawdziwie? Albo to, co ciebie w jakiś sposób dotknęło, mhm. albo to, z czym miałaś styczność jako obserwator, mhm. albo chociaż na filmie widziałaś, no czerpiesz z życia, z doświadczeń, tak? Mhm. Jak byłaś dzieckiem i dostawałaś często lanie od ojca, mhm. to możesz z tego czerpać, a jak nie dostawałaś, to z tego nie. No tak. Tak się mówi się, że ludzie, którzy są wychowywani w puku, w cudzysłowie, nie mają nic do powiedzenia, ale też do końca się z tym nie zgodzę. Oni po prostu inaczej opisują ten świat, ale też mają doświadczenie. Mhm. A czy taka osoba musi mieć od razu właśnie taką łatwość wyrażania tych emocji za pomocą słów? Nie, w szkole teatralnej na egzaminach nie sprawdza się umiejętności tworzenia tekstu mm-hmm. a vista. Sprawdza się umiejętności improwizacyjne do nauczonego tekstu. I to jest zasadnicze. Przy czym nikt nie sprawdza cię z tego tekstu. Nikt nie sprawdza, czy ty powiedziałeś wszystkie słowa i nikogo to nie interesuje. Mhm. Więc można się pomylić w tym tekście. Można powiedzieć tylko jedno albo dwa zdania na tej improwizacji, mhm. a potem zacząć od początku i znów mówić te dwa same zdania, albo zaciąć się i multiplikować kilka słów w pewnym mhm. momencie. Byle się nie wycofać. Byle się nie wycofać, byle rzucić się na matę i zagrać tego z Walla, czy tego Nerona, czy tą pannę Kamilę, która zrywa czereśnia mhm. i ten stary dziadek ogląda od dołu i się ślini. Aha. I być, pozostać w roli. Czy są jeszcze jakieś inne egzaminy, oprócz tego, co opowiadasz? Egzamin do szkoły teatralnej jest pierwszy etap, jest trzyetapowy. To jest egzamin z impostacji, rozumienia jak gdyby muzyki, mhm. rozpoznawania dźwięków i trafiania w te dźwięki, czyli trzymania intonacji. Drugi etap pierwszego etapu to jest etap ruchowy, pantomima, taniec, umiejętność jak gdyby powtarzania pewnych sekwencji ruchowych, zachowując ustawienie rąk, nóg, głowy mhm. i pewien charakter tego tańca, tudzież wcielanie się ciałem właśnie w pewne charaktery ostre, łagodne, miłe, nieuprzejme, no prawda, mhm. w zależności co powiedzą. I trzeci etap to jest etap interpretacyjny, gdzie sprawdzają twoją umiejętność interpretacji tekstu i tam dają ci różne przykłady. Mhm. Jeżeli te dwa pierwsze etapy przejdziesz na jeden, nie zaliczysz ich, to trzeciego cię w ogóle nie dopuszczają. Nie dopuszczają. I to jest pierwszy dzień. Jeżeli przejdziesz ten pierwszy dzień, to znajdujesz się już w 50. Mhm. Przynajmniej jak ja zdawałem, tam wtedy 600 osób zdawało, po pierwszym etapie zostało 50 osób. Potem z tych 50 osób wybrali już tylko 18. Przy czym po pierwszym pół roku 3 osoby jeszcze wyleciały ze szkoły i 15 osób skończyło mój rok. Konkurencja jest duża. Jest. Jest. Czy jest jakiś wiek, który już jest nieodpowiedni, żeby... Nie chciałbym, bo te rzeczy się zmieniają, ale słyszałem, że chyba do 25 roku życia mogą zdawać kobiety, mhm. ale... Trzeba to sprawdzić na stronie, nie chciałbym być jakiś nieprecyzyjny. Dobra, Mariusz, tak na sam koniec powiedz naszym tutaj widzom rady. Jakie masz rady, takie w pigułce, żeby iść na ten egzamin jednak, ruszyć z kopytem? Zdecydowanie radzę, aby pójść do kogoś, kto już zdawał do takiej szkoły teatralnej, czyli do jednego z aktorów w naszym teatrze i poprosić o konsultację, o sprawdzenie tekstów, bo tekst
literacki, poetycki może wydawać się piękny, ale do mówienia aktorskiego nie każdy tekst jest dobry. Teksty filozoficzne, teksty zawieszone gdzieś w próżni, pozbawione ciała i dialogu są trudne do mówienia i takie... średnio tam można się popisać. A te teksty losujemy, czy zostaje teksty na... Teksty wybieramy sobie sami. Sami. Na egzaminy wybieramy sami tekst. Okej. Okay. Ja byłem na egzaminie, trzeba było mieć przygotowanych 8 tekstów, a ja miałem 4. I mnie przyjęli. Mm-hmm. Nie to jest najważniejsze. Mm-hmm. Tylko to, co pokazały. Chciałbym powiedzieć, może powiem to nawet do kamery, że szkoła teatralna jest jedną z najdziwniejszych szkół pod względem dostania się, ponieważ grupa 15 osób ocenia, czy masz talent. Niejednokrotnie zdarzyło się tak, że źle ocenili i na przykład dziekan Wydziału Aktorskiego w Jerzy Sztur przepraszał pisemnie Kingę Price, znakomitą aktorkę, że nie dostrzegł jej talentu i jej nie przyjął. A Kinga wtedy dostała się do Wrocławia i za chwilę już grała w Teatrze Polskim jako studentka pierwszego roku. Tak więc różnie to bywa. Czy nie zniechęcać się? Nie, nie. Mój kolega z roku zdawał 5 razy, a teraz jest jednym trzon, aktorem, który stanowi trzon teatru Wybrzeżem. Czyli nie poddawajcie nie, się nie. I przed siebie cały czas. Dokładnie tak. Zapraszam cię na śniadanie na ptaku. Tak. Dziękuję ci bardzo.